Myślę, że jest pewne ryzyko, kiedy myślimy o świętej rodzinie z Nazaretu. Jeżeli zanadto skupimy się na cnotach Najświętszej Marii Panny, świętego Józefa, na ich świętości, możemy dojść do błędnego wniosku, że oni są jakoś od nas odseparowani, oddaleni, że są niedoścignieni w tym, jacy są święci. Natomiast, jeżeli przyjrzymy się kryzysom, cierpieniom, przeciwnościom, mnóstwu trudów, jakich doświadczała święta rodzina z Nazaretu, to od razu ten dystans zmniejsza się i możemy się utożsamić. Przecież my tego również doświadczamy. Nie ma takich cierpień, trudów, przeciwności, które byśmy mogli doświadczać, których w jakiś sposób nie dotknęła, nie przeżyła święta rodzina z Nazaretu. I w tych trudach, w tych cierpieniach są nam szczególnie bliscy i szczególnie potrzebni. Nie wiem jak ty, ale ja długi czas w moim życiu myślałem, że świętość nie jest dla mnie, nie jest dla nas. Paradoksalnie, chcąc właśnie założyć rodzinę, chociaż pochodzę z rodziny, w której jakby nie wszystko było tak jak należy. Miałem takie doświadczenie takich deficytów, nie? Dzisiaj wiem, że rodzice dali mi tylko to, co sami mieli. Jakby nikt nie może dać tego, czego nie ma, ale ukochali mnie miłością na taką miarę, na jaką sami zostali ukochani. Natomiast to jest ciekawe, że my wchodząc w małżeństwo też mieliśmy pewnie jakieś wyobrażenia, też mieliśmy jakieś takie pragnienia i taka we mnie było przynajmniej coś takiego, że bałem się trochę, jak to będzie, bo przecież właśnie tu jest tak dużo niepowodzeń, tu jest tak dużo zranień, czy ja tego teraz nie przeniosę na moją rodzinę, którą teraz tworzę? W każdym domu są deficyty, tak? W moim domu też były deficyty i w tym, który tworzymy teraz, w naszym domu, też będą deficyty i nasze dzieci może też kiedyś pomyślą, że to niemożliwe, tak? Chociaż daj im Boże, żeby nie mieli właśnie takiego myślenia, żeby nie byli tak zrezygnowani jak my od początku. Rzeczywiście, z jakąś nadzieją wchodziliśmy w małżeństwo, z nadzieją na to, że będziemy szczęśliwi, że będzie nam ze sobą dobrze, ale niekoniecznie z taką, że będziemy święci, że jakby właśnie nie dążyliśmy od początku do tej świętości, tak? Wiadomo, że to też dojrzewało w nas i to pragnienie dojrzewa i daj nam Boże, żeby ono wzrastało, ale tak, mogę teraz powiedzieć z pełną świadomością, że chcę być święta i to Amen. Nie jest dla mnie tak niedostępne, jak wydawało się kiedyś. I właśnie chcę się uświęcać w tej mojej rodzinie. W tym powołaniu, jakie Pan Bóg włożył też mi właśnie w serce, na tej przestrzeni, na której teraz właśnie jest mi dane żyć, funkcjonować, zmagać się z tą codziennością, właśnie to mnie uświęca, właśnie te wszystkie, przede wszystkim trudy i te wyzwania, które każdy dzień stawia. Masz idealną sposobność do uświęcania się, czyli mnie. Będąc twoją żoną. Tak. Ale no to jest prawda, że jakby czasem w nas jest takie napięcie, które powoduje, że my mówimy, no tutaj zachęcają nas do tego, żeby być świętymi, a z drugiej strony mamy świadomość tych naszych braków, słabości. Jak to syntetyzować, jak to połączyć? No właśnie można popatrzeć na świętą rodzinę, można popatrzeć na to, jak oni żyli, bo czasem myślimy o nich jako takich właśnie figurkach malowanych, jakichś tam no, świętych z obrazka w ogóle o jednym Matka Najświętsza, Pan Jezus i Józef. No, nie znajdziesz, to trochę jak postacie z Avengersów albo właśnie no, coś niedosięgnionego. Tymczasem to byli ludzie. Znaczy, no Maryja była bez grzechu poczęta, ale, czyli jakby miała handicap, ale chodzi o to, że to byli ludzie i mierzyli się z podobnymi problemami, z którymi mierzy się każda rodzina. Nikt nie jest od tego wolny, bo żyjemy w świecie. To jest takie otwierające, że to jest normalna rodzina, bo ja na myśl o świętych, no to nie wiem, myślę o świętym ojcu Pio, o świętym Pawle i tak dalej, jakby nie pomyślałabym od razu o świętej rodzinie, tylko mając na uwadze właśnie tych świętych, tak, że dążę do świętości jako osoba, no to, okej, ale oni wiedli inne życie niż ja, tak, kontemplacja i w ogóle jakby przecież nie codzienność, nie ta szara rzeczywistość, w której my żyjemy,
A tu mamy świętą rodzinę, na którą właśnie za rzadko spoglądamy, albo wydaje nam się tak niedoścignionym wzorem. No jest nim, tak, ale właśnie na nich mamy spoglądać, jako na tych, którzy też mieli przed sobą takie wyzwania, jakie my w codzienności. No właśnie, przypomina mi się nasz taki pierwszy kryzys w rodzinie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy w ciąży, to znaczy, że ty jesteś w ciąży i oczywiście wielka radość i wielkie błogosławieństwo. I pamiętamy ten moment, kiedy szliśmy na pierwszą wizytę i no właśnie, było takie doświadczenie tego, że ja miałem takie doświadczenie takiego niepokoju, takiego napięcia. Monia bardzo się radowała i nie rozumiała, dlaczego ja się tak czuję. No ale chwilę przed wejściem do ginekologa czytałem sobie liturgię godzin. Siedzieliśmy w poczekalni i tam był fragment z pierwszego listu Piotra, że właśnie dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku. Chwilę później dowiedzieliśmy się, że serduszko nie bije. Że serduszko jeszcze nie bije. Po prostu. Więc albo to życie się rozwinie dalej, albo no musimy w każdym razie czekać. I akurat był Adwent. To były pierwsze dni Adwentu i myśmy byli przez 2 tygodnie w wielkim oczekiwaniu, w wielkim napięciu, właśnie w takiej ludzkiej niepewności. Natomiast mieliśmy obietnicę. Mieliśmy obietnicę w Słowie daną i to nas podtrzymywało, że niezależnie od wszystkiego Bóg jest z nami, Bóg nam towarzyszy, Bóg jest blisko i to jest, myślę, że to się wydarzało ciągle w życiu świętej rodziny, że oni mieli doświadczenie tego, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg mówi, że Bóg towarzyszy, że Bóg wspiera. On jest. Pytanie, czy my jesteśmy, bo to jest kluczowe, ta nasza wierność, wierność Bogu. Ona niejako została sprawdzona wtedy, tak? I właśnie, tak jak w tobie był niepokój wcześniej, tak naprawdę po tej wizycie była radość, bo ty to wyczytałeś, tak? Ty wiedziałeś, że ten cud się wydarzy, że to było takie niesamowite, ale rzeczywiście, no, wierność. Znaczy wiedziałem, to było przyjęcie na wiarę i ja też nie wiedziałem, co to słowo, żeby nie było, że ja myślę, wiedziałem, że na pewno tak będzie, chociaż oczyma wiary spoglądałem na to, tak? Już w nadziei oglądałem to. Natomiast no, jest to wielka tajemnica. Chodziło o to, że Bóg jest obecny w życiu, może być obecny w życiu rodzin, tak jak był obecny, może nie 1:1, tak jak był obecny w życiu świętej rodziny, bo to jest dosyć szczególna sytuacja, bo słowo się wcieliło, ale właśnie chodzi o to, żeby to słowo wcielać też w życie, żeby słysząc słowo nie zatwardzać serc, tylko otworzyć się na to działanie łaski, bo... I przyjmować wyzwania dnia codziennego, mając na uwadze to, co do przyjęcia mieli właśnie Maryja z Józefem. Święta rodzina to rodzina bez kłopotów. Mogłoby nam się tak wydawać. Mogłoby się tak wydawać, tak. Że skoro oni są tacy pobożni, dobrzy, mają tyle pokoju w sercach, Bóg jest między nimi. Wybrali Pana Boga, nie? Jakby tak. On przecież, no, kim ma się bardziej opiekować niż właśnie świętą rodziną, nie? A śledząc ich historię, to jest rodzina, która od kryzysu do kryzysu... Im bardziej wybiera pójście za Panem Bogiem, prawda? Znaczy im bardziej. Za każdym razem, kiedy słucha głosu Pana Boga, okazuje się, że po prostu tu się zaczyna dziać, no, gorąco. Od samego początku Maryja się godzi na to, żeby zostać Matką Syna Bożego. I co? Kryzys... Naraża się na ukamienowanie, prawda? Tak, kryzys małżeństwa. Tak, nie? Skąd to, jak to? Muszą uciekać do Egiptu, tak? Miecz przeniknie twoje serce, słyszy Maryja dalej. Cała ta historia ich życia po ludzku, po światowemu, to jest historia trudności, kryzysów, przegranych, problemów i tak dalej, nie? Po ludzku przegranych. A jedyne pytanie, jakie jest do was, do nas, to czy w tych kryzysach był Bóg? Bo gdzieś tam Józef miał pomysł na swoje życie, nie? Chciał mieć jakieś tam poukładane, w ogóle zgodne z, no, no, z Panem Bogiem, prawda? Dobre. Natomiast właśnie wchodzi Pan Bóg i mówi, to teraz zapraszam cię do...
Tak, rewolucja. Twistu. Zawsze rewolucja. Tak, i tak. Jeśli w świętej rodzinie działo się tak, że były kryzysem, mimo że mieli super relacje z Bogiem, mimo że byli świętą rodziną, to dokładnie tak samo dzieje się w naszych rodzinach. To, że mamy relacje, że jesteśmy katolikami, jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nie znaczy, że nie będziemy mieli problemów i myślę, że wy jesteście tego świadectwem i my też możemy tak, o tym powiedzieć. Pan Bóg zaprasza do czegoś nowego, prawda? Nie zawsze mamy odwagę zgodzić się, ale kiedy zaprasza, to na pewno jest to związane z tym, że to jest coś wspanialszego, coś w ogóle bardzo nas rozwijającego, nie? Ale najprawdopodobniej będzie się działo. I co się działo? I co się działo w mojej rodzinie, tak? Na przykład. Na przykład w mojej rodzinie. W mojej rodzinie taki największy kryzys w zasadzie, który teraz, znaczy w ogóle jakby oceniam z perspektywy czasu, ale już wtedy miałam takie mocne przekonanie o dobrych skutkach tego kryzysu, no to był moment, kiedy ja zdawałam maturę, więc taki fajny czas, gdzieś tam wylatuje z gniazda, ale w tym samym czasie mój tata, który prowadził wtedy działalność swoją gospodarczą, zbankrutował. Okazało się, że od jakiegoś czasu jego interesy idą już dosyć kiepsko i zdążyło się narobić tyle długów, że musieliśmy sprzedać dom, w którym mieszkaliśmy, nasz dom rodzinny. No i w tym samym czasie też mój brat bardzo ciężko zachorował, trafił do szpitala i w zasadzie to było wszystko w momencie, kiedy ja się przygotowywałam do matury i chyba już nawet zdawałam jakieś egzaminy. Okazało się, że rokowania są takie, że najprawdopodobniej z moim bratem po prostu nie będziemy mieli już kontaktu, że nie będziemy mogli już więcej porozmawiać, że w zasadzie to jego życie będzie po prostu życiem w szpitalu, na łóżku szpitalnym i w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o relację, którą do tej pory, o tą relację, taką relację, jaką do tej pory budowaliśmy. No i nagle jednak okazało się, kiedy myśmy stracili ten cały nasz dom, kiedy ten brat mój był chory, że problemy, które wydawały nam się jeszcze przed chwilą dużymi problemami w naszym domu i które rodziły jakieś kłótnie, konflikty i w ogóle po prostu wydawało się, że koniec świata teraz, bo coś tam małego, one przestały istnieć, nie? Nagle wszyscy się skupiliśmy na tym, że najważniejsze jest to, że jesteśmy razem. Najważniejsza jest ta modlitwa za mojego brata. Właśnie to wspólne zmobilizowanie się do znalezienia jakiegoś nowego sposobu funkcjonowania naszej rodziny i podniesienia siebie nawzajem na duchu, zwłaszcza też mojego taty, który musiał się odnaleźć w tej nowej sytuacji zupełnie i poradzić sobie z poczuciem winy. Przez to, co się stało. I widzę teraz z perspektywy czasu, że to było nam bardzo potrzebne, że to bardzo rozwinęło naszą rodzinę i moje też spojrzenie na rolę rodziny i na rzeczy materialne. Też mnie zahartowało i wiem o tym teraz dzisiaj, że jeśli moją rodzinę, tutaj Łukasza i moją rodzinę, dotknęłaby taka sytuacja, w której tracimy wszystko materialne, no to nie jest koniec świata. I tak mocno to zapadło w moim sercu, bo kiedy to dotknęło mojego tatę, to stanęłam w sytuacji, w której bardzo chciałam jego przekonać o tym, że warto żyć. Więc podstawowe pytanie, czy do kryzysu wpuszczamy światło Pana Boga? Nie, to co ja Wam mówiłem w jednym z pierwszych odcinków, coś, co było moim największym problemem, co było zmorą mojego życia przez 15 lat, zostało przemienione na żywą relację z Panem Bogiem przez to, że właśnie ja się znalazłem w takim kryzysie. Nie mówimy Wam, że fajnie jest być w kryzysie. Nie, żeby to było jasne, bo być może jesteście w tym momencie w jakichś bardzo trudnych sytuacjach. Ale też nie mówimy, że zawsze wybierasz kryzys, nie? To też tak nie jest. Możesz powiedzieć, możesz nie mieć wyboru, nie chcę tego kryzysu, odsuwam go. Ten kryzys i tak często przychodzi. Teraz pytanie właśnie, czy jestem w nim sam, czy mam się kogo uchwycić?
i jestem, i ktoś mi pomoże wypłynąć na powierzchnię po prostu w tym momencie, czy jednak zabraknie mi tego tlenu. Mam takie doświadczenie, że świadomość bliskości, o której już parę dni temu mówiłam, z Bogiem, pozostawia w sercu człowieka też te zwykłe ludzkie odruchy, jak zazdrość. Na początku patrzyłem z podziwem na żonę, która się modli, bo wierzyłem, że się modli też za mnie. Ale były takie momenty, że brała mnie zazdrość, że ona czas poświęca na modlitwę, a nie jest ze mną. Nie zawsze byłem miły. Może zazdrościłem jej tego, że ona potrafiła mimo trudu życia po prostu się modlić, a ja korzystałem z tego przywileju bycia facetem, czyli leniwy. Dzisiaj z perspektywy czasu tych momentów zazdrości już nie ma. Ale musimy pamiętać, że dzisiejszy świat nie pomaga. Nie pomaga przyznać się do Pana Boga. Nie pomaga iść za Nim. A małżeństwo dzisiaj jest tym trudniejsze do przeżywania, ta relacja, im mocniej mówimy na zewnątrz o Panu Bogu. A dlaczego mamy o Nim nie świadczyć, jeżeli dzięki Niemu możemy być zbawieni? Myślę sobie też o tym, że każda rodzina, która decyduje się na to, aby Pana Boga postawić w centrum swojego życia, w centrum swojej rodziny, przeżywa kryzys. Właśnie taki, jak Maryja przeżywała przy zwiastowaniu. Tak? Kryzys, który polega na tym, że jesteś często obiektem drwin, jesteś często niezrozumiany, albo musisz iść pod prąd, po prostu tak zwyczajnie, bo musieliśmy niejednokrotnie tłumaczyć dzieciom, czym się różni zachcianka od prawdziwej potrzeby, dlaczego na pewne rzeczy się nie zgadzamy, co było trudne do przyjęcia, szczególnie dla dzieci, które dorastały, a ich rówieśnicy zainteresowani zupełnie innym światem i będący pod wpływem tego świata i tej rzeczywistości, z którą nieustannie się zderzają, proponowali coś innego. Więc ja myślę, że to jest doświadczenie każdej rodziny. Każdej rodziny, która decyduje się na to, by właśnie iść za Chrystusem. Prosto. Jeszcze taka jedna myśl mi przyszła. No, dzisiaj, stając tutaj przed Wami, publicznie przyznajemy się do wiary w Boga Trójjedynego, do miłości do Matki Bożej, do ukochania świętego Józefa, do życia na wzór świętej rodziny z Nazaretu. I wielu z Was, naszych znajomych, może nutka kpiny, zobacz, jak on wygląda, jak się postarzał, albo co on opowiada. Ale pamiętajcie, warto. To jest trudne, ale warto. Zawierzam swoją rodzinę świętej rodzinie. Tak jest. Czyli roztacza się nad moją rodziną taki parasol, taka kopuła się robi i wszystko, co jest trudne i złe, odbija się od tej kopuły, a ja sobie żyję tak po prostu jak na takiej łące, po prostu biegając sobie wśród motyli i kwiatów i moje życie doczesne płynie błogo, bez trudności. A jeśli tak nie jest, to znaczy, że moja modlitwa nie podziałała, tak? Że wniosek został odrzucony. Czy można tak postrzegać zawierzenie świętej rodzinie? Jeśli zawierzam, to będzie łatwo? Oczywiście, że nie. To wypływa z takiego kłamliwego przekonania, że jeżeli oddałem się Bogu, to już nie będę miał żadnych problemów w życiu. Nie? To trochę nie tak. Jeżeli oddałem się świętej rodzinie, to łatwiej mi będzie znaleźć z każdej sytuacji wyjście Boże. Nie? Ale to nie jest tak, że ja nie będę miał problemów. Nie? Bo jesteśmy na drodze oczyszczenia. I pewne rzeczy w nas muszą się oczyścić. Problem mi pokazuje, że
jestem skoncentrowany na czymś, co nie jest Bogiem. Więc to musi wyjść. Nie? Tak samo jak pokusa. Nie? Chcielibyśmy żyć bez pokus, ale pokusy tak naprawdę z duchowego punktu widzenia są dobre. Chociaż trudne są. Nie? Nie chcielibyśmy prowadzić walki duchowej, nie chcielibyśmy pokus, ale z punktu widzenia walki duchowej, z duchowego punktu widzenia są dobre, bo za każdym razem mogę wzrastać w świętości, w miłości, w gorliwości, wybierając za każdym razem Boga. Mhm. Chrystus, zwyciężając pokusy na pustyni, cały czas opowiadał się po stronie Ojca. Czyli utwierdzał się w swoich wyborach. Tak. I Bóg dlatego dopuszcza na nas pokusy, żebyśmy mogli Go wybierać. Nie? Żebyśmy przez to wzrastali w świętości. I jeżeli tak spojrzymy na to, trzeba zobaczyć, że celem naszego życia nie jest nasz komfort, nie jest nasza wygoda. To strasznie brzmi, bo ten świat tak nam mówi, nie? Że właśnie ustaw sobie tak życie, żebyś ty miał dobrze. Nie? Jak to zrobić, żeby było lepiej, łatwiej, tak, przyjemniej? Tak, tak. Czasami nawet spotykamy się z tym, że są mamy, które mówią swoim córkom, córuś, ty sobie wybierz takiego chłopa, żebyś ty miała z nim dobrze. Nie? Tak. Tylko ona wtedy nieświadomie, ale mówi córce, utwierdzają w egoizmie. Bo to znaczy, mama mówi dziecku, ustaw sobie tak życie, żebyś to ty miała dobrze. A miłość to nie jest wtedy, kiedy ona ma dobrze, ale kiedy inni z nią mają dobrze. Nie? No i jeżeli żyjesz w takiej relacji, że chcesz, żeby twój mąż miał z tobą dobrze i on żyje w taki sposób, że on chce, żebyś ty miała z nim dobrze, niebo na ziemi, nie? Ale chodzi o sposób patrzenia, nie? Jakby to nie jest cel mojego życia, żeby miał komfort, nie jest celem mojego życia to, żeby było wszystko po mojej myśli, nie jest celem mojego życia to, żeby nie było problemów, ale celem mojego życia jest zbawienie, moja świętość. I Bóg przez wszystko mnie przeprowadzi i daje mi świętych, którzy pomagają mi przejść przez to. Ja patrząc na ich życie, w ich życiu mogę widzieć swoje życie, nie? Doświadczać łaski Bożej, widzieć jaśniej duchową rzeczywistość, widzieć jaśniej cel mojego życia. Czyli jeśli zawierzę moją rodzinę świętej rodzinie, to mam gwarancję, że w momencie, kiedy przyjdą te trudności, oni przechodzą je ze mną, tak? Oni modlą się o potrzebne łaski, mogę to tak postrzegać w ten sposób? Tak, ale jakby jedna rzecz jest zawierzenie, które jest jedną modlitwą, jednym aktem, a druga rzecz to jest życie tym zawierzeniem, nie? Bo to nie działa tak, o, z automatu, że ja teraz odmówię modlitewkę, cyk, i teraz, o, problemy, nadchodźcie, zapraszam. Ja potrzebuję żyć tym zawierzeniem, nie? Każdego dnia żyć w takiej, utrzymywać to zawierzenie w swojej świadomości, w swoim spojrzeniu na to, co przeżywam, nie? Przez pryzmat tego zawierzenia patrzeć na to, co mnie spotyka, nie? I wtedy wszystko jest inne, nie? Wtedy wszystko się zmienia.